Cześć, witam się z Wami w kolejnym filmie. Dziś zrobimy razem taką czapkę. jeśli jesteś tu pierwszy raz, to cześć jestem Magda i prowadzę kanał Miodzik Art, gdzie pokazuję wam jak zrobić daną rzecz na drutach od początku do końca krok po kroku, również dla osób w pełni początkujących. A od czasu do czasu wrzucam również vlogi na różne dziewiarskie tematy, także jeśli interesujecie, mój kanał no to koniecznie zasubskrybuj. No i tyle. Jeśli spodoba ci się ten filmik, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę, żeby kanał mógł się jeszcze bardziej i jeszcze lepiej rozwijać. Także bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje. No a dziś zaczynamy sezon czapkowy i przychodzę do was z pierwszą czapką w tym sezonie, taką prostą, zwykłą czapką z dużym rondem, która ma ściągacz 2 na 1 Potem mamy oczka prawe i na górze też mamy zwężanie. Także jest to bardzo prosta czapka, będzie pasowała wielu osobom. Myślę, że warto mieć coś takiego w szafie. Mimo, że jest cienka, grzeje, ponieważ użyłam nitki Merino z kicilkiem, także mamy tutaj taką puszystość w niej, no i też zapewnia nam ciepło. Także jeśli będziecie korzystali z tej samej włóczki co ja, to wystarczy wam po jednym motku Merino i kicilka i jeszcze wam zostanie na połowę kolejnej czapki. Także możecie kupić od razu po dwa motki, żeby zrobić trzy czapki. No, i dobra, jeśli chodzi o druty, druty potrzebujemy 4 mm. Ja korzystam z dwóch par drutów. Z drutów na krótkiej żyłce, na której pracowałam przez większość czapki, a następnie na górze zmieniłam na druty ze długą żyłką i pracowałam Magic loopem. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że nawet na takich krótkich drutach i tak by się dało zrobić to, to zwężenie na górze, bo zrobiłam też sobie drugą czapkę, taką samą, właśnie, i, i tam już nie zmieniłam. Miałam tych drutów na tych krótkich, tam trochę się pomęczyłam i bez problemu też można z jedną parą drutów zrobić taką czapkę. Przyda się nam igła dziewiarska do schowania nitek. No i w zasadzie to tyle. Czapka robi się bardzo szybko, bardzo przyjemnie. Jeśli się zastanawiasz, czy dasz radę, bo chcesz zacząć robić na drutach, no i chcesz zrobić sobie taką czapkę i się zastanawiasz, czy dasz radę, Dasz radę. Jeśli będzie coś niejasnego, pisz w komentarzu albo pisz do mnie na maila, pomogę ci. Także no co, nie przedłużając, przejdźmy do dziergania. Będę korzystać z połączenia włóczki Friends Extra Fine Merino i Friends Kids Silk. Merino składa się w 100% z wełny 50 gramach mamy 165 metrów. Jest przeznaczone na druty od 3 do 3,5 mm. Eee, próbka 10 na 10, 24 na 30. Eee, I do tego właśnie nitka Frenz Silk. I tutaj w składzie mamy 72% moheru, 25% jedwabiu i 3% wełny. Także z połączenia tych dwóch nitek gdzieś zrobimy czapkę. Do tego oczywiście będą potrzebne druty. Eee, ja będę korzystać z. Z dwóch par, z krótkich drutów i z długich. O grubości 4 mm obie pary. Można korzystać tylko i wyłącznie z długich drutów i całą czapkę zrobić magic loopem ale ponieważ mam też krótkie druty, to póki nie będę zmniejszała liczby oczek w obwodzie, no to będę pracowała na tych drutach krótkich. Do tego oczywiście będzie potrzebna też i gładziewiarska i kilka markerów, żeby poznaczyć sobie miejsca, w których będziemy zamykać oczka. No dobra, więc przejdźmy do dziergania i zaczniemy od narzucenia oczek. Biorę moje nitki i trzymam je razem i zaczynam od wykonania pętelki. Pętelkę wykonuję trzymając sobie nitkę tutaj pomiędzy palcami, przekładam hop i taką pętelkę nakładam na drut. I teraz będę narzucać oczka yy, i robię to w ten sposób. Trzymam nitkę, zaciągam, trzymam, zaciągam i to są Właśnie oczka, które narzucam. Pierwsze to jest nasza pętelka, jej nie liczymy i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek i dalej siódme oczko, ósme, dziewiąte, dziesiąte i tak muszę zrobić 96 oczek. Także narzucam sobie 96 oczek. Mam narzucone 96 oczek na drucie. Jak widzicie, one są tutaj trochę takie poskręcane, dlatego teraz je tutaj poprzekręcam, tak żeby były skierowane w jedną stronę. Czyli patrzę sobie po tych tutaj grzbietach tych oczek i rozkładam je równo na drutach i pilnuję, żeby właśnie te grzbiety były skierowane w jedną stronę. O, tak, w ten sposób. Biorę sobie teraz marker i zakładam na prawy drut. W prawej ręce trzymam drut, z którego odchodzi mi moja włóczka do kłębków i zaczynamy teraz już przerabianie pierwszego rzędu. Będę przerabiać dwa oczka prawe na zmianę z dwoma oczkami lewymi. Pierwsza pentelka, mówiłam, że ona nam się nie liczy i ją pomijamy i nie przerabiamy. I teraz zaczynam przerabianie oczek prawych. Dwa oczka prawe. Od lewej do prawej wbijam się drutem, zabieram sobie. Raz, od lewej do prawej, dwa, dwa oczka prawe i teraz jedno oczko lewe. Nitka do przodu wbijam się od prawej do lewej, tym razem w oczko, owijam od drut, hop i ściągam. Od lewej do prawej i przekładam od lewej do prawej, wbijam drut, zabieram z tyłu i ściągam. I teraz do przodu nitka i jedno oczko lewe. Hop. Nitka do tyłu, oczko prawe, oczko prawe. Nitka do przodu i robię oczko lewe. Teraz dwa oczka prawe. Raz i dwa. Nitka do przodu i robię oczko lewe. Do tyłu i robię dwa oczka prawe raz i dwa do przodu i jedno oczko lewe do tyłu i dwa oczka prawe no i tak sobie przerabiam teraz cały ten mój rząd przesuwam sobie oczka na prawym drucie i przesuwam sobie oczka na lewy drut. I uwaga, żeby tutaj oczka się nie poskręcały, żeby te ich grzbiety cały czas były skierowane w jedną stronę. Przesuwam sobie i będę przerabiać dalej. Skończyłam na dwóch oczkach prawych, więc teraz oczko lewe, dwa oczka prawe. I tak przerabiam, dopóki nie przerobię wszystkich oczek, czyli dopóki na lewym drucie nie pojawi mi się zielony marker. Ok, przerobiłam już prawie cały rząd, zostało mi ostatnie oczko lewe. I teraz, jak jestem przy markerze, przekładam go po prostu na prawy drut i Będę przerabiać kolejny rząd, czyli dwa oczka prawe, jedno oczko lewe, zupełnie tak samo jak pierwszy rząd, czyli dwa oczka prawe, jedno oczko lewe. No i tak będę takim ściągaczem teraz pracować na kilkanaście centymetrów. Wrócę do Was oczywiście w kolejnym etapie. A teraz dwa oczka prawe na zmianę z jednym oczkiem lewym i tak robię teraz kolejnych kilkadziesiąt rzędów. Robiłam 12 cm ściągacza, dwa oczka prawe na jedno oczko lewe i teraz obrócę się i będę pracować w drugą stronę, ponieważ chcę, żeby ten ściągacz był na moim wywinięciu. A teraz jeśli pracowałabym dalej w tą samą stronę, no to na wywinięciu mielibyśmy e, oczko prawe i dwa oczka lewe. E, dlatego teraz e, obrócę się i zacznę przerabiać e, oczka na prawo. Tu powstanie taka minimalna dziurka, ale ona nie będzie widoczna, ponieważ będziemy mieli tutaj właśnie nasze zawinięcie. No i teraz wszystkie oczka zaczynam przerabiać na prawo. I dochodzę już do końca rzędu, przekładam sobie marker i dalej tak jak do tej pory oczkami prawymi. Tutaj powstaje właśnie ta dziurka, ale ona nie będzie potem dalej w niczym przeszkadzała. Więc dalej oczkami prawymi i wrócę do was w kolejnym etapie. Przerobiłam 14 cm samych oczek prawych. I teraz dodałam sobie kilka markerów dookoła. I już Wam mówię, jakie rozmieściłam, ponieważ zajmę się teraz zmniejszaniem oczek. Tutaj marker początkowy wymieniłam sobie na taki z zawieszką, żebym wiedziała, gdzie mam początek. I potem po 14 oczkach dałam sobie marker, kolejny marker po dwóch oczkach. I potem znowu po 14 oczkach marker, po dwóch oczkach kolejny, po 14 oczkach marker. Kolejny, 14 oczek, marker, kolejny, 14 oczek, marker, kolejny, 14 oczek, marker. I mam już mój marker początkowy, czyli mam takie pary markerów. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6 w sześciu miejscach, i przy tych markerach będziemy odejmować oczka. I teraz tak, ja wezmę sobie druty 4 mm na dłuższej żyłce, ponieważ będę pracować teraz Magic Loopem. I już Wam pokazuję, jak dalej będziemy robić. Przekładam sobie mój marker początku i końca rzędu. I teraz dwa następne oczka, które mam na lewym drucie. Wbijam się w nie oba i przerabiam na prawo, hop w ten sposób. I z dwóch oczek zrobiło nam się jedno. I teraz przerabiam oczka na prawo i zatrzymam się dwa oczka przed kolejnym markerem. I jestem dwa oczka przed kolejnym markerem, i teraz znowu odejmiemy sobie jedno oczko. I tym razem będziemy odejmować w trochę inny sposób. I robię tak: zdejmuję sobie jedno oczko, jedno oczko przerabiam na prawo, i teraz to oczko, które zdjęłam, przenoszę nad tym oczkiem przerobionym. Hop. Przekładam marker, przerabiam dwa oczka na prawo. Przekładam marker i teraz dwa oczka razem na prawo. Czyli wbijam się w dwa oczka, w dwa oczka i przerabiam je na prawo. I teraz znowu przerabiam na prawo i zatrzymam się dwa oczka przed kolejnym markerem. i jestem dwa oczka przed kolejnym markerem i teraz jedno oczko ściągam, jedno przerabiam na prawo, hop i przekładam sobie nad sobą te oczka. Przekładam marker, dwa oczka na prawo. Przekładam marker i przerabiam dwa oczka razem. Hop i Teraz na prawo znowu i zatrzymam się znowu dwa oczka przed kolejnym markerem. I jestem dwa oczka przed, jedno oczko ściągam, jedno przerabiam i to oczko przekładam. Przekładam sobie marker, dwa oczka na prawo, marker, dwa oczka razem na prawo i przerabiam na prawo i znowu się zatrzymam dwa oczka przed markerem. I jestem dwa oczka przed markerem, jedno oczko zdejmuję, drugie oczko na prawo, jedno oczko nad drugim, hop, marker, dwa oczka, marker, dwa oczka razem na prawo i znowu na prawo zatrzymuję się dwa oczka przed markerem. I jestem dwa oczka przed markerem, więc jedno ściągam, drugie przerabiam na prawo. To ściągnięte, przekładam marker, dwa oczka na prawo, marker, dwa oczka razem na prawo i znowu na prawo. I to już będzie ostatnie oczko, które będę odejmowała w tym rzędzie. Jedno oczko ściągam, drugie przerabiam na prawo, przekładam oczko, Przekładam marker, dwa oczka na prawo i to już jest koniec. Przerobiłam pierwszy rząd z odejmowaniem oczek. Czyli w sumie odjęliśmy oczko przy każdym markerze, czyli mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Więc dwanaście oczek odjęliśmy w tym rzędzie. Tu mi spadł ten marker początkowy. I teraz zacznę przerabiać dalej Magic Loop. Powtórzę kilka rzędów z odejmowaniem, ale pomiędzy rzędami z odejmowaniem będę robiła same rzędy oczek prawych. Te druty mają za długą żyłkę, żeby pracować teraz dookoła. Więc ja sobie tutaj gdzieś w połowie wyciągam żyłkę i te oczka nakładam na drut. W ten sposób. Hop. I teraz już tutaj dalej pracuję na prawo, więc przerabiam sobie wszystkie oczka, które przełożyłam sobie na lewy drut. I zaraz Wam pokażę, co zrobić, jak te oczka się skończą. Ok, i przerabiam ostatnie oczko na lewym drucie. Teraz okręcam sobie i po prostu wyciągam żyłkę. O, przekładam sobie te oczka i wyciągam żyłkę tutaj. i mam kolejne oczka, które mogę e, przerobić. Nie jest to do końca e, magic lube, bo e, gdyby tak było, no to część oczek miałabym na żyłce e, i ten drut e, miałabym bez oczek. E, natomiast jeśli po prostu wyciągniemy w ten sposób z jednej strony sobie e, żyłkę, e, no to nie ma tutaj ryzyka, że gdzieś tutaj nam pozostanie taki uskok przy e, zmienianiu e, tutaj tych stron, przy, przy przekładaniu kolejnych oczek na drut. Dlatego ja czapki robię w ten sposób. I przerabiam sobie tu dalej na prawo, dopóki nie dojdę do markera oznaczającego początek i koniec rzędu, ale to za chwilę. OK, i sobie obracam, i teraz kolejną porcję oczek narzucę sobie na ten mój drut, wyjmując żyłkę z jednej strony. I teraz tak znowu będzie to rząd z odejmowaniem, więc przerabiam sobie do końca rząd samych oczek. Prawych. A za markerem oznaczającym mi początek i koniec rzędu, już znowu zaczynam odejmowanie. Czyli już Wam pokazuję, przekładam sobie te moje oczka na lewy drut, przekładam mój marker i dwa oczka razem na prawo. I znowu teraz przerabiam na prawo te oczka pomiędzy parami markerów. I znowu zatrzymuję się dwa oczka przed i odejmuję sobie jedno oczko. Hop. Marker, dwa oczka, marker, dwa oczka razem i przerabiam na prawo. No i teraz właśnie mam rząd znowu o, z odejmowaniem, a jak przerobię rząd z odejmowaniem, no to wtedy wrócę i przerobię wszystko na prawo i tak powtórzę kilka razy. OK, zaznaczyłam sobie markerami ile razy zmniejszałam, czyli wykonywałam właśnie ten rząd ze zmniejszaniem e, i było to 6 rzędów. E, I teraz e, mam tutaj już naprawdę niewiele oczek e, na drutach, e, ponieważ. Między tymi moimi markerami, które miałam na początku i tam, gdzie miałam 14 oczek odstępu między nimi, mam teraz już tylko po dwa oczka. No i teraz zamkniemy te wszystkie oczka. Żeby to zrobić, muszę wziąć igłę dziewiarską i uciąć sobie moją włóczkę i nawlec ją na igłę. Mam już moją włóczkę nawleczoną i teraz będziemy zdejmować oczka. I po prostu będę je zdejmować, przekładając sobie na moją igłę. Hop, marker teraz po prostu zdejmuję. Kolejne oczka, raz, dwa, przeciągam sobie moją nitkę. I kolejny marker ściągam. Zdejmuję oczka, ściągam marker, zdejmuję oczka, marker ściągam, zdejmuję oczka, marker, oczka. Przekładam sobie moją nitkę i kolejne oczka przekładam na drut. I dalej ściągam oczka, suwam marker, oczka, hop, przekładam sobie nitkę. I mam już wszystkie oczka na mojej nitce zdjęte. Zaraz odepnę sobie jeszcze tutaj te moje markery, żeby nic mi nie przeszkadzało, czyli po prostu je odpinam i wyciągam. Dobra. I zaciskam sobie moje oczka. Hop, w ten sposób. I teraz przekładam sobie igłę przez tą dziurkę małą. I wywijam czapkę na drugą stronę. I teraz przekładam sobie tu moją igłę przez moje oczka dookoła. Przeciągam nitkę, zaciskam i zrobię tak kilka razy, żebyśmy na górze nie mieli żadnej dziurki. Hop. Przekładam, przeciągam i robię tak kilka razy. I jak możecie zobaczyć, nie ma tutaj już na górze żadnej dziurki, więc teraz po prostu sobie tylko tutaj niżej w oczka przełożę moją nitkę raz. I jeszcze ją zahaczę w górę. I już mam zabezpieczoną moją nitkę i mogę ją sobie odciąć, wywracam na drugą stronę i czapka jest gotowa. No i to wszystko na dziś, koniecznie dajcie mi znać, co myślicie, czy wycierkacie taką czapkę, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowania, ponieważ dzięki temu kanał może się jeszcze bardziej rozwijać i ja będę mogła wrzucać coraz więcej filmów, także to tyle na dziś, dzięki i do następnego razu.